Nasącz tym płynem gąbkę i włóż do szuflady pralki. To prosty trik na to, aby pralka służyła długie lata. Bez usterek. Szuflada na detergenty jest często pomijana podczas sprzątania. W jej zakamarkach zbierają się resztki płynów. Wilgoć powoduje powstawaniu tam pleśni. Z czasem brzydki zapach stęchlizny pojawia się w całej pralce. Trik z gąbkami to najszybszy sposób na dogłębne wyczyszczenie pralki. Należy wziąć gąbkę do mycia naczyń i oderwać z niej zieloną stronę. Następnie wkładamy ją do przegródki szuflady na detergenty. Powtarzamy czynność z drugą gąbką i wkładamy ją do drugiej przegrody. Wlewamy do szuflady ocet. Gąbki powinny być mocno nim nasączone. Zamykamy szufladę i czekamy 10 minut. Następnie wstawiamy krótki program prania. Ocet podczas prania wypłukuje się z nich równomiernie. Dzięki temu podczas prania czyści się też szuflada. Taki zabieg wykonuj raz w miesiącu, a pralka będzie pachnąca i czysta. Pralki wydobywa się brzydki zapach pleśni. Szlam zalegający w uszczelkach i wewnętrznych częściach pralki jest trudny do usunięcia. Okazuje się, że jest na to prosty i tani trik. Od lat trzymam tabletki do zmywarki na półce z chemią do prania. Ich właściwości świetnie sprawdzają się podczas rutynowego mycia pralki. Biorę dwie kapsułki i wrzucam je do bębna. Następnie ustawiam program na 40 stopni Celsjusza, wybieram najkrótszy możliwy czas i włączam pranie. Podczas wirowania tabletki rozpuszczają się i rozprowadzają po całym bębnie. Czyszcząca piana dostaje się również do uszczelek pralki i dokładnie je czyści. Nie trzeba nawet kiwnąć palcem, bo tabletki robią za nas brudną robotę. Tak umyta pralka pachnie świeżością. Irytujący zapach pleśni znika, bo wyczyszczone są również wewnętrzne części pralki, do których nie mamy dostępu. Tam również zbiera się szlam, który zostaje wypłukany przez środki czyszczące znajdujące się w składzie tabletek. Taki zabieg polecają również hydraulicy ze względu na działanie kostek, które utrudniają osadzenie się kamienia z wody.